Zaczyna się deszczowy tydzień. Słuchajcie, słuchajcie, witam Was w nowym vlogu, ale ogólnie no, z tego co zauważyłam, to w ogóle ostatnie tygodnie zaczynają się deszczowo, ale później idzie to ku lepszemu i wcale nie jest tak źle, jakby się wydawało, bo jest jeszcze takie 20 stopni takiego ciepła. Jakby aura przybliża nas, jakby zaczyna przyzwyczajać, że nadchodzi ten mniej słoneczny okres w życiu, ale potrzebny, bo odpoczynek przyroda potrzebuje. I my ludzie tak samo, chociaż to nie oznacza, nie wiem, przynajmniej dla mnie, słuchajcie, że to jest taki odpoczynek i takie, powiem, aż taki odpoczynek jak dla na przykład przyrody, tak? Która się szykuje do snu jakby, tak? Zimowego. No to ja tak nie mam. Ja mam odwrotnie. Może dlatego, że jestem takim, wiecie, znakiem i osobą, która przyszła na świat na początku jesieni, pod koniec lata, tuż pod koniec lata, na samym początku jesieni i dla mnie te miesiące wrześniowe, nie wiem, nawet ludzie nie lubią najgorzej listopada, a ja lubię i lubię święto zmarłych, więc te miesiące naprawdę i w ogóle, które przybliżają do zimy, no i zima, która powinna być biała, no to ja mam bardzo dużo energii i to już chyba Wam kiedyś mówiłam, nawet jak obserwuję, to mam więcej chęci, więcej pomysłów, więcej energii niż właśnie latem i nawet na wiosnę. Że wiosna i lato to jest raczej dla mnie taki moment, wiecie, wystrzału energii, słońca i jakby mój organizm trochę zwalnia, łapiąc to słońce do środka. Nie wiem, już kiedyś to Wam mówiłam, ale nie potrafię tego no inaczej jakby nazwać. Kawę sobie zrobiłam. Jak właśnie tak, że ten okres letni to jest dla mojego organizmu regeneracja. No ale wtedy też tak, przyroda, są owoce, tak, wszystko rośnie, kwitnie, jest najwięcej takich zbiorów. No i dla mnie to jest właśnie taki moment, kiedy właśnie czerpię ze słońca, czerpię, wiecie, z warzyw, owoców, ze świeżych rzeczy, z surowych. I to jest dla mnie takie bardziej fizyczna odnowa, o, jakbym to mogła nazwać. Ciekawa jestem jak dla Was. Dla mnie to jest właśnie taka fizyczna odnowa, takie nakarmienie mojego ciała od środka i też takie wyciszenie, zdystansowanie w tym sensie, że chłonięcie tej przyrody, ale to wszystko do środka właśnie, żeby móc to wszystko później wykorzystać w te następne miesiące. No, więc dla mnie jakby się rozkręca ten czas. Fajne, dobre śliwki. Naprawdę w Biedronce ostatnio kupiłam taki cały pak. Tam było kilo, chyba niecałe 6 zł, 5 coś. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, tak, o takich promkach i o takich akcjach na bieżąco Was po prostu informuję. I właśnie szybko tutaj te muszki tak siadają. Chociaż ja w ogóle podjadam, tak, ale no ich było kilo, no. Więc tak zjeść to słabo. I właśnie dzisiaj zrobię tartę, bo w ogóle tarta taka śliwkowa za mną chodzi od, no, od czasu. W ogóle powiem Wam, że w tym roku bardzo dużo jem śliwek. No, czy to w ogóle takich morelek małych, nie brzoskwin, nie nektarynek, ale takich morelek, czyli takich owoców śliwkowatych. No a te owoce mają dużo antyoksydantów odpornościowych, też właśnie na przewód pokarmowy, na żołądek. I w tym właśnie roku, w tym sezonie to naprawdę oprócz jabłek, które do szarlotki, do omletów, to właśnie śliwki. No pomijam, że borówki cały czas ze mną są, maliny, ale śliwki to jest taki naprawdę dodatek, który garściami jem. No i
No i właśnie tartę zrobić ze śliwkami, to za mną obchodzi właśnie. Inne miałam plany, słuchajcie, na dzisiaj, ale ta pogoda, nie chcę powiedzieć, że mi popsuła plany, bo jak mnie znacie duże, to ja nie lubię zwalać winy na pogodę. Wiecie, zamglone i te chmury nie są takie jak czarne chmury, nie, że tam, które przykryją na chwilę słońce, ono się pokaże, nie, tylko jest tak ogólnie w ogóle pochmurno. I to jest taka najsłabsza pogoda do zdjęć. Jeszcze filmować to jeszcze można, ale ja planowałam robić zdjęcia dzisiaj. No ale chyba sobie daruję. A filmować, co ja miałam? Jakie ja miałam? Co ja miałam? Przepis musiałabym sprawdzić, słuchajcie, bo ja mam plany. Sobie planuję takie rzeczy z miesięcznym wyprzedzeniem. Także to naprawdę to nie jest tak, że nie wiem, z dnia na dzień czy coś. A zwłaszcza teraz w ogóle, wiecie, kiedy ta pogoda zaczyna być taka bardziej kapryśna i mniej tego słońca i właśnie te deszcze i tak dalej, to tym bardziej tak planowanie i wykorzystywanie tych momentów jest ważne. W każdym bądź razie, Jezus, naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, co ja chciałam filmować w tym tygodniu, jaki... Masz po prostu jakieś takie zaćmienie? No aż po prostu... A, wiem. Okej, okay, no to nie mam składnika jednego. No właśnie. I... No nie mam składnika jednego, więc... To jeszcze zakupy właśnie nie muszę zrobić. No ale nie lubię, znaczy wiecie, sobie człowiek właśnie, i to jest też taki przykład, Jezus, już ile gadam? 8 minut. Taki przykład, że sobie coś planujemy, tak? No i przychodzi pogoda i potrafi zmienić plany. Znaczy ja mam zawsze taki, wiecie, plan awaryjny, właśnie już na te czasy właśnie takie ciemniejsze, mam właśnie to przygotowane i dlatego też lubię wcześniej robić takie duże rzeczy. Wiecie, wcześniej robić rzeczy, żeby mnie aż tak nie stresowało, że na przykład nie mogę tego zrobić, bo potrzebuję na zaraz. A pogoda nie pozwala na to, no naprawdę. Znaczy nie pozwala, no. No umówmy się, jak ktoś ma, wiecie, no ja mam prawie studio fotograficzne, ale dużo zachodu, dużo więcej zachodu takiej energii, że no naprawdę to jest śmieszne, no ale potrafi to zająć, wiecie, przepis zajmie mniej, a zdjęcia potrafią drugie tyle zająć, albo i więcej, więc to naprawdę, a ja... Jedyne co robię w zdjęciach, to nie robię retuszu, tylko po prostu ewentualnie kolory, tak? Żeby, ale to kolory tylko dlatego, i to właśnie jest zawsze spowodowane pogodą, światłem, żeby wydobyć, bo to często właśnie tylko dlatego, że właśnie nie było odpowiedniego natężenia światła i tak dalej. No, człowiek się uczy, no. Aż tak wyspecjalizowanego studia nie mam, żeby i to nawet jeszcze, wiecie, nie chodzi o studio, jakby lampy i tak dalej, bo wszystkim się wydaje właśnie, że studio i tak dalej, a klucz jest w programach, wiecie, do później obróbki takich zdjęć, no. Photoshopy, Lightroomy i tak dalej, ale no, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że to są bardzo drogie programy, tak, żeby mieć je na komputerze. No i tak. Jak to mówią, zawsze chodzi w większym, mniejszym stopniu o kasę, tak? Dobra, to tak chciałam się przywitać w tym vlogu. Może właśnie pokażę Wam tartę tą śliwkową, jak mi wyjdzie. No i będę się odzywać później. Cruella. Cruella tutaj śpi. Tak, byłyśmy na spacerze, już chodzimy na spacery,
jak jesteście ze mną na Instagramie, to wiecie, chodzimy, uczymy się, zdarza jej się jeszcze zrobić siusiu, tak po południu, że tak, wiecie, piąta, czwarta i wtedy w tym czasie tam zdarza jej się zrobić tam jeszcze siusiu, no ale to jest, wiecie, to jest babyk jeszcze, tak jak dziecku, tak? To jest normalne, bo naprawdę ładnie nam to idzie, no tam jak raz podsika i ona zresztą jest nauczona, że pod drzwi, tak? Co jak już nie wytrzyma czy coś, to biegnie, więc jeden punkt. Jak na razie wcześniej to jej się zdarzało wszędzie, no ja ją uczyłam, że pod drzwi, no w końcu załapała i wiecie, no i teraz wie, że też pod drzwi, że chodzimy na spacer i później z nią jeszcze wychodzę tak o 9. Samo jej towarzystwo, jej energia, ona bardzo się cieszy z tego, że wychodzi, naprawdę. Z takim, no wesołym, naprawdę takim psiakiem. Dobra, to już nie gadam, Boże, 13 minut. Na pewno coś tam skrócę, nie, za dużo gadam. Także witam Was w takim vlogu, vlogasku, nudasku. No, to będę się odzywać później. Także słuchajcie, tarta i progres, ciasto, no Kruelcia mi też pomaga, pluszaczek, teraz idzie ciasto, żeby trochę stężało do lodówki na 30 minut, śliwki przygotuję, no i zobaczymy. Powiem Wam, że chyba pierwszy raz robię tartę, bo ciasto drożdżowe, tak, z owocami to jest co innego i robiłam kiedyś, ale tarta to jest pierwszy raz. Zobaczymy. Królcia wyszukuje okruszków. Tak, także in progress, jedziemy dalej. Co miałam tych, słuchajcie, śliweczek, bo ja naprawdę zjadłam, no z kilograma, tutaj było w takim tym opakowaniu z Biedronki, no i tyle zostało, ale pomyślałam, że po prostu do tej tarty jak coś, to dorzucę tych borówek. 2 do 200 stopni, teraz ciasto wyjmuję, które składa się i jeszcze trzeba ponakuwać widelcem. Piekarnika na 15 minut, później wystawiamy, układamy śliwki, owoce i jeszcze później zapiekamy. To do działa. Powiem Wam, że o tym nakuwaniu to pierwszy raz robię, w ogóle robię pierwszy raz tartę. Może dlatego pierwszy raz w ogóle słyszę. Ale no zobaczymy. Także idziemy do piekarnika. Dzień dobry, pomocniku, mój kochany. Asystentkę mam cały czas, słuchajcie. Cały czas. Pareczka do piekarnika 15-20 minut. Widzicie, pod spodem się. Ale pachnie ładnie. Dobra, układam owoce. Ja tak zaczęłam od brzegów, tak? Od brzegów, od krańców, końców. O, i tak układam tak od największego do najmniejszego. I patrzcie, idealna ta miseczka. Tylko miałam tyle i bałam się, że mi nie starczy. I zobaczcie, a idealnie. Po prostu idolo. I teraz do piekarnika na 20 minut, 25. Na tym najniższym poziomie, jak wiecie. Idziemy. Trochę cukru, pudru i cukier waniliowy dosypiemy. Trudno tu, słuchajcie, na jedną ręką, ale już statywu takiego mi się nie chciało. Posypujemy. Powiem Wam, że ten zapach to jest obłędny, także wieczór z tartą śliwkową. Tak, królusiu? Będziemy próbować jeszcze testować, czy ta pani dobrze, że zrobiła, to zrobiła, tak? Tak, o. Patrzcie, jakie skupienie.
No. Także będziemy testować, później musi ostygnąć. Oczywiście zapomniałam, żeby dokończyć tego vloga, bo skupiłam się na zdjęciach. Nie zajęłam się tutaj zdjęciami, słuchajcie, i po prostu kręceniem takich przebitek na Instagrama. Więc serdecznie zawsze Was zapraszam na mojego Instagrama, na TikToka. Po prostu jak to pięknie wyszło. Zobaczcie. Po prostu te śliwki, możecie gadać sobie na Biedronkę co chcecie, ale te śliwki są przepyszne, puściły lekko sok, przenikły właśnie do tarty, tarta jest taka maślana, no po prostu jest to przepyszne i zjadłam, już nie nagrałam Wam po prostu jak zjadłam, ale jest sztos i no... Tak powiem, mogę powiedzieć chyba, że koniec lata to jest dla mnie tarta śliwkowa. Omlet też, tak, koniec lata. Więc to takie moje inspiracje słodkościowe, właśnie związane z końcem lata, które piękne, piękne, słodkie, odżywcze. Także tutaj kulisy widzicie zdjęcia na Instagrama, ale... Powiem Wam naprawdę, że nie jadłam lepszej. No naprawdę, ja się nie chwalę, ale uważam, że to jest mistrzostwo. Mistrzostwo. Naprawdę. Mistrzostwo. Już miniaturka. Mistrzostwo. I tutaj robiłam przepis, bo robiłam tą tartę, ale też robiłam przepis na zdrowe, a gotowe. Także dzisiaj w ogóle tydzień zaczynam z pełną parą. Dla Was to i tak, no, dla Was to i tak nie ma większego znaczenia, ale powiem Wam, że właśnie mega się cieszę, bo pogoda mnie nie zdemotywowała. Wprawdzie trochę zmieniła moje plany, ale uważam, że na wiele lepsze i po prostu tak. Nie spodziewałam się takie efekty. A tarta śliwkowa chodziła za mną już długo. Tak jak już Wam wcześniej mówiłam, że śliwki z tego lata to jest mój number one. To jest moja asystentka, która sobie słodko śpi, ale pomagała mi, zwłaszcza przy pierwszym przepisie, gdzie tam jajeczko mogła zjeść. Proszę. Przebudziłam się. No kto mnie tu filmuje, jak ja jestem taka nieuczesana, zaspana? No proszę to wyłączyć. Proszę to wyłączyć. Dobra, olewam to. Odsłanie. Odwracam się. Olewam to. Także żegnam się z Wami tym widokiem, którym się napajam. Tak naprawdę uwierzcie mi, że po prostu jedzenie to jest dla mnie... Dla mnie taka sztuka. Ja bardzo lubiłam kiedyś malować. Malować farbami, słuchajcie. Miałam nawet sztangę też miałam. Miałam atlas nawet, ćwiczyłam. Ale to inna historia. Tak, w domu miałam. Na raty kupiłam sobie normalnie atlas do ćwiczeń. Tak, ale to inna historia. W każdym razie miałam, wiecie, taką no, do trzymania płótna. Stelaż taki. No, i chodziłam przez rok w ogóle do takiej szkoły też plastycznej. W każdym razie bardzo lubiłam też w przedszkolu i w ogóle kredkami to mam złe wspomnienia, nie za bardzo, ale farbami zawsze lubiłam malować. I naprawdę teraz te moje takie zapędy, inspiracje to właśnie mam w jedzeniu, wiecie. Później tak... jak zaczęłam właśnie dorastać, powiem Wam, że kiedy ta moja przygoda z takim jedzeniem się tak zaczęła naprawdę, to było kiedy skończyłam tak 18 lat, 17 i zaczęła się moja historia z wegetarianizmem, ale to wtedy, wiecie, ma swoje plusy i minusy, bo wtedy, jak ja miałam 18 lat, to ja właśnie już mamie mówiłam, że mamo, zobaczysz, że za kilka lat... Właściwie jej to mówiłam, że za kilkanaście lat, a to się stało za kilka lat, że jedzenie, odżywianie stanie się po prostu problemem dla ludzi, że to będzie choroba jakby właśnie.
zdrowe jedzenie i tak dalej. No i ja wtedy byłam, wiecie, taką wegetarianką. Nie mogę powiedzieć, słuchajcie, rodzice mnie wspierali w tym sensie, że oni nie naciskali. Poza tym ja jadłam ryby, więc okej, okay, więc naprawdę to nie mogę powiedzieć. No i że zawsze kochałam zwierzęta, więc oni to rozumieli, naprawdę. Ale to wtedy zaczęło się, że ja zaczęłam szukać właśnie, wiecie, przepisów, jedzenia, czytałam dużo o odżywianiu i tak dalej. I zaczęłam wtedy, tak w tym momencie, że tak powiem, bardzo tak jakby jeść oczami, nie? Moja mama w ogóle świetnie gotuje, wiecie, robiła zawsze fajne dania, kanapki i w ogóle ona zdrowo, naprawdę zdrową kuchnię, jak na tamte czasy naprawdę robiła, więc mam to jakby w genach trochę pewnie, ale tak jak mówię, właśnie kiedy zaczęła się moja taka, wiecie, przygoda z wegetarianizmem, no to właśnie wtedy zaczęłam tak postrzegać jedzenie, że to jest właśnie takie, wiecie, talerz, płótno. Jak zobaczę jakiś talerz, to zaraz on mnie inspiruje do jakiegoś dania, wiecie, tak jak płótno, tak? Także to dawno i ja po prostu często oczami jadłam. W sensie takim, że lubiłam na talerzu kolorowo, jakoś ułożenie. To nie musi być, wiecie, jakoś tak symetrycznie czy coś, ale nie, po prostu, ale coś, no. Nawet zwykła kanapka to, a kanapki to moja mama, mistrzyni właśnie, to była taka inspiracja i w ogóle nawet Smok się śmieje, że właśnie zdobyłam jego serce kanapkami. Tak jak przychodził, odwiedzał mnie, tak, to tam często wieczorem przychodził, więc my tam robiłam kanapki, no. A kanapek nauczyłam się robić od mojej mamy. No dobra, o, już historia życia, ale tak na koniec. Tak mi się właśnie, no właśnie, bo to tak przy jedzeniu, to tak sobie można właśnie wspominać i takie historie, nie? Jak to się w ogóle zaczęło u mnie z tym jedzeniem i z takim podejściem i w ogóle, że tak lubię kolorowo i tak, no tak po prostu maluję na tych talerzach. Trzymajcie się zdrowo, widzimy się niedługo w następnym. Nara.